Kogo witam, kogo goszczę, witajcie. Ja jestem kapitan, a to jest czas na seans z Bloodburn. Gramy w DLC i to co widzicie to jest tryb bestii. Nasza postać zmienia się w tą maszkarę po założeniu runu bestii, który wydropił nam Lorenz w zeszłym odcinku. Jeżeli przegapiłeś, to wróć sobie do playlisty, moi widzu. Zmienia się nasza postać, zmienia się nasz wygląd, zmienia się również nasz zestaw ruchów, kiedy założymy szpony bestii, których niestety nie posiadam, bo tą postacią nie zagłębiłem się dostatecznie głęboko w Chalice Dungeons, czyli podziemia kielicha, więc niestety nie będę mógł pokazać w pełnej okazałości tego trybu bestii, ale będę mógł wam pokazać i postawić przed oczami tryb tego naszego księżycowego stwora, księżycowego kwiatu, który zmieniamy się po założeniu Milkweed Rune. Założyliśmy go już w poprzednim odcinku, ale teraz mamy jeszcze pasożyt Kosa, który pokażę wam jak zrobić w odcinku następnym. Kiedy założymy jedno i drugie, zmienia się nasz zestaw ruchów i mamy do dyspozycji nową broń, którą jest właśnie ten pasożyt. Jak on wygląda, jak on atakuje, możecie zobaczyć sami. Możemy atakować mackami, jakże by inaczej. Japonia, prawdopodobnie chodzi z Japonii, więc mamy do dyspozycji macki, więc w końcu chłopcy z FromSoft mogli puścić wodze fantazji. Nie wiem, co jest z Japończykami i z mackami, ale nie wiem, na pewno wiecie o tych wszystkich hentai i tych mackach. Ten obraz to jest na przykład obraz zatytułowany Żona rybaka i jej sen, więc nie będę wam pokazywał bardziej jakichś tutaj maszkarnych i szkaradnych tworów wyobraźni Japończyków. Wygooglujcie sobie sami, jeżeli chcecie. Hasła kluczowe to macki i tak, Japonia, to na pewno znajdziecie wiele trafień w wyszukiwarce swojej. Jak się prezentuje ta broń, jak ona wygląda w akcji, tu macie pokazane. Zadaje ona obrażenia tylko od arkan i to dosyć spore. Mam tu ją wbitą na plus 8. Niestety nie mam dostatecznie dobrych runów, żeby wykorzystać jej potencjał w pełni. Ma dosyć potężne kombosy, niestety jest wolna. I obawiam się, że w PvP może być skuteczna, niemniej jednak bardziej tu należy polegać na elemencie zaskoczenia, że wyskoczymy do swojego przeciwnika z czymś takim, a nie ze zwykłą bronią i to może go bardziej zmylić i zaskoczyć, bo ciężko będzie mi wyobrazić sobie wygranie pojedynków z tą bronią, z tym zestawem, aczkolwiek pewnie jakiś gracz, który już pewnie to zrobił, pokaże mi, że jestem w błędzie. Niemniej jednak ja uważam, że no nie jest to moja ulubiona broń. Niemniej jednak plus dla FromSoft za wyobraźnię, za to, że zafundowali nam coś nowego. Idziemy do tej bonusowej części tego poziomu, która nie jest całkowicie obowiązkowa. To jest takie nasza ścieżka w bok. Możemy ją sobie odwiedzić. Kilka fajnych przedmiotów, nic nadzwyczajnego. Trochę tych naszych zwierzaczków robali, którym możemy się pozbyć. Tutaj czeka nas pułapka, kiedy wyjdziemy po raz pierwszy. Chyba już uciekł, ale czeka nas tutaj wędrujący koszmar, ten taki potworek, który dropi kamienie. Kiedy wyskoczymy, to zwabia nas, tutaj widzicie, w pułapkę. On tu czeka z bombą, żeby nas wysadzić. I o, tu jest nawet ten koszmar, który już chyba nic nie wydropił, ponieważ... Aha, bo ja tu grałem. Zacząłem tu grać, ale nie wiem co. Aha, już wiem co. Zacząłem grać i zginąłem w ciągu 10 minut, chyba 3 razy i poddałem się. Ostatnie parę dni trochę chorowałem, miałem gorączkę, jakiś taki ból gardła i niezbyt się czułem. Stąd też małe opóźnienie z serią Bloodborne. Ale słuchajcie, jesteśmy na dobrej drodze, ponieważ czeka nas jeszcze jeden odcinek. To jest przedostatni epizod tej serii. Może wrzucę jeszcze coś krótkiego, coś małego, bonusowego, ale będziemy powoli kończyć z Bloodborne. Będziemy powoli ruszać do czegoś nowego, czegoś, co jeszcze nie graliśmy.
Wielu z was prosiło mnie, żeby prosiło, pytało, czy będę robił, czy coś zrobię, jakąś serię z lore, serię z... O, widzicie, tu zginąłem, te stwory mi zjadły tutaj. Serię z lore, z historią, z obyczajami, z jakimiś mitami Bloodborne. Jest to bardzo kuszące. I zacząłem nawet czynić pewne przygotowania, ale kiedy zobaczyłem, co mam nagrane i ile potrzebuję, ostatecznie stwierdziłem, że nie będę tego robił. Powodem jest brak mojego czasu. Nie chcę robić czegoś na pół gwizdka, nie chcę czegoś robić tak na byle jak. I ostatecznie no niestety nie będę robił. Poddaję się. Niestety nie zrobię nic takiego. Zwyczajnie nie mam czasu i jeżeli mam do wyboru iść do pracy, iść na jakieś nadgodzinę, zrobić coś i zarobić pieniądze takie prawdziwe, papierkowe, a siedzieć tutaj niestety przed monitorem, to wybieram tą pierwszą opcję. Ja rozumiem, zdaję sobie sprawę z tego, że nie jest to coś, co chcielibyście usłyszeć, ale no w tej chwili tak to wygląda. Ten kanał, ta seria, no niestety nie generuje żadnych środków, nie generuje żadnych przygodów dla mnie. Ja z tego nic nie mam, jest to, tak jak powiedziałem, moje hobby i robię je w wolnym czasie, którego nie mam za wiele. Może któregoś dnia, kiedy, nie wiem, ten kanał byłby w stanie zarobić na siebie, może czegoś takiego bym się podjął. Niemniej jednak na dzień dzisiejszy odpowiedź brzmi nie, niestety nie. To powiem wam, się zdziwiłem, ponieważ nawet nie wiedziałem, że te rekinostwory, te ryboludzie z tej wioski potrafią robić takie chwyty i przewracać i rąbać tasakiem po łbie. A tu w ciągu ostatniej dzisiaj minuty dwa razy mnie złapały. Coś fajnego, coś nowego się dowiadujemy każdego dnia. Tutaj za tym barakiem jest przedmiot. Tu macie, widzicie, jeszcze szybki rzut oka na jarnem. Staram się mówić trochę głośniej i bliżej mikrofonu, ponieważ zeszły odcinek ponoć jakoś cicho mówiłem, czy miałem cicho ściszony mikrofon, nie wiem, co tam się działo. Jakieś problemy z dźwiękiem były. Donieśliście mi, więc postaram się, żeby w tym odcinku to się nie powtórzyło. Ale tutaj jest, o, chyba jakiś kamyczek, o ile się nie mylę. Właśnie. Te kamyczki nie są jakieś super dobre. Jeżeli w ogóle zeszliście do podziemi kielicha, to wiecie, że tam można znaleźć dużo, dużo lepsze te kamyki. Czy nawet pofarmić te... takie mózgo stwory z tego, z koszmaru Margo, tam na ostatnim etapie, tuż przed tą walką z tą siostrą Wet Nurse w koszmarze. Zdaje się, o tym mówiłem nawet w serii Bloodborne, więc jeżeli przeoczyliście ten fragment, to na pewno do niego wróćcie. Nawet te stwory drobią lepsze kamyczki niż to, co nam dają tutaj. Tutaj, kiedy jeszcze nie zabiliśmy tego kościelnego łowcy, tego zabójcy, to zostaniemy zinwajdowani, więc uważajcie na siebie. Podnosząc ten przedmiot, zostaniemy zinwajdowani właśnie przez tego bohatera niezależnego. Tu jeszcze jest coś właśnie to i to chyba wszystko. Więc tak jak powiedziałem, kilka przedmiotów, które fajnie jest znaleźć, ale kiedy je pominiecie lub zapomnicie o tej w ogóle, o tej przestrzeni, o tej tutaj, o tym bonusowym poziomie zejściu tutaj, to nic nie stanie na dobrą sprawę. Okej, możemy ruszać dalej. Lokacja ta sama w sobie, powiem wam szczerze, podoba mi się. Niemniej jednak widzę tutaj echa Blighttown. I jak się nazywa ten poziom? 5.1 z Demon Souls. Nie pamiętam nazwy już. Dolina Potępionych chyba. O ile pamiętam, tak się nazywało. Jest takie stopienie, połączenie tych dwóch etapów. To nie jest niczym złym. Ale wydaje się znajome. Wydaje się przynajmniej dla mnie takie, o, już gdzieś tutaj byłem w podobnym klimacie. Niemniej jednak cieszę się, że dodali coś nowego.
wciąż uważam, że mało. Ogólnie co myślę o DLC, gdybyście się zastanawiali, czy kupić, czy warto, musicie odpowiedzieć sobie na jedno bardzo ważne pytanie. Czy dobrze wam się grało w Bloodborne? Czy podobała wam się ta gra? Jeżeli odpowiedź brzmi tak, to w tej chwili zakupcie DLC, nie zastanawiajcie się nawet dwa razy. Jeżeli mieliście jakieś problemy lub nie macie dobrych wspomnień z Bloodborne, to odpuśćcie sobie to DLC, bo jest fajne, ale jeżeli w nie nie zagracie, to nie stracicie tak naprawdę nic. To jest DLC dla fanów. Nie robi rewolucji w tej grze, nie robi rewolucji w Bloodborne. Dodaje sporo, kilka nowych etapów, sporo broni, kilka nowych pancerzy. Ale na dobrą sprawę, te chłopaki z FromSoft zagrali bezpiecznie, na pewniaka poszli i jeżeli, tak jak powiedziałem, jeżeli nie jesteście fanami tej serii, tej gry, to może warto zaoszczędzić pieniążki na Dark Souls 3, który ukaże się już niedługo i będzie z tego co słyszę ostatnią wejściem do serii Souls zwróćcie uwagę na tego ślimaka, który tu płonie, na tą muszelkę. Bardzo ciekawe. I nie wiem, czy w ogóle zauważyliście, to nie są ryby. To są ślimaki, to są... Przypuszczam, to są pasożyty, które wypełzły z trzewi kos, która wyzionęła ducha tutaj na brzegu tej wioski. I ci mieszkańcy tej wioski opiekują się nimi, dbają o nie i taka jest ich rola. Tutaj trudny etap, troszeczkę można się zaplątać. Mamy tych dwóch casterów tam, którzy napaczają nas lightningami i mamy tutaj tych dwóch starterów, którzy chcą nas związać walką wręcz. Więc można się troszkę zaplątać, można tam spaść, jeżeli zaczniemy z nim walczyć i robić uniki, więc dobrze by było podejść na spokojnie. Ja tutaj chyba skorzystałem z tego, co pamiętam, z eliksiru niewidzialności, bo troszkę ich zmiękczyłem właśnie i później zapodałem eliksir niewidzialności. Więc to jest też dobry sposób. W ogóle eliksir, ten blue eliksir, niebieski eliksir, bodaj to się nazywa, jest przynajmniej w tym etapie dla mnie bardzo ważny. Chyba użyłem go tutaj ze 3-4 razy. Przez całą grę użyłem go chyba raz, a tutaj w tym ostatnim końcówce DLC użyłem go chyba więcej razy niż tak mówię, przez całą grę. O właśnie, robię to tutaj. Wracając, tak jak mówię, kończąc temat DLC. DLC bardzo dobre, ale tak jak mówię, ja jestem stronniczy, mocno stronniczy, ja Bloodborne bardzo lubię, więc dla mnie DLC jest świetne. Niemniej jednak, jeżeli ktoś był taki na bakier troszeczkę z Bloodborne, nie do końca mu się podobało i może liczył, że DLC wniesie jakieś zmiany, zbalansuje jakąś grę, no to się mocno przeliczył, nic takiego nie ma miejsca. Tak jak powiedziałem, jest to kilka nowych etapów, parę nowych bossów, sporo nowych broni, na przykład tutaj ta broń, której używam, Simon Boneblade, które wnosi to DLC. W ogóle fajny jest opis tej broni, bo mówi nam, że łowcy śmiali się z Simona, który jako jedyny używał łuku, gardził bronią strzelecką i walczył z bestiami swoim właśnie łukiem. Inni łowcy śmiali się z niego. Parskali śmiechem, było chyba tak napisane w tym opisie. Na jego widok, kiedy wspominali. Chciałbym zobaczyć, jak to wyglądało. Jak się z niego nabijali, dosłownie. Mówili na przykład: ej, patrzcie, idzie ten Simon, suka Simon ze swoim łukiem. Co się boi strzelać z prochu? Fajne są takie smaczki. Tak jak powiedziałem, coś, czego nie dowiecie się z samej gry, bo sam gameplay, sama grywalność skupia się tak naprawdę na mechanice. Jest akcja, jest
bardzo, bardzo płynna walka. Coś za coszczenie. Tu jest skrót, którym otwieramy sobie do latarni. Coś, co ja bardzo przynajmniej cenię. Mamy grywalność, samą grę i fabułę mamy odsuniętą na drugi albo nawet trzeci plan, ale jest ona tutaj w tej grze. Jest ona we wszystkich częściach Souls i jest ona naprawdę bardzo mocno rozwinięta, tylko trzeba jej poszukać. Czasami z lupą, czasami trzeba się dopatrywać o opisie przedmiotów, czasami trzeba się domyśleć na przykład z tego, co widzimy, tego, co znajdziemy, z tego, gdzie są umieszczone przedmioty, gdzie są bohaterowie niezależni. I tu widzicie, mamy całe stado tych pasożytów i mamy kilku mieszkańców, kilka kobiet z tej wioski, które przemienione są, widzicie, w jakieś takie ślimakopodobne stwory. I mają sobie tutaj taki jakiś mały piknik, jakieś zebranie gospodyń wiejskich i biwakują sobie tutaj. Leżakują, opiekując się tymi pasożytami. Troszeczkę przyspieszymy, nie będziemy naturalnie oglądać wszystkiego tutaj w tego, co ja robię, jak gdyby w normalnym tempie. Ważne jest, żeby wspomnieć o tym, że kiedy walimy je tutaj w bok albo gdzieś z tyłu, generalnie chodzi mi o łuskę, to dostają dużo, dużo mniejsze obrażenia. Kiedy walimy je w ciałko, w to miękkie, białe ciało, które z nich wystaje z tej właśnie łuski, z tej muszli, to wtedy dostają dużo, dużo większe obrażenia. Jeżeli dziwicie się, czemu moja broń zadaje tylko tam, nie wiem, 100 obrażeń zamiast normalnych tam 500 czy tam iluś, których zadajecie, to właśnie dlatego, że może walicie te laski gdzieś w plecy, gdzieś w bok, w te łuski. Więc to jest coś, co warto pamiętać. Ta przestrzeń tutaj, ta część tego poziomu jest taka troszeczkę taki zapychacz, taki, jak to mówią na zachodzie, filler, czyli właśnie taki właśnie zapychacz, coś, co wypełnia i nie wnosi ona nic do fabuły. Oprócz tego właśnie, że pokazuje nam, że mieszkańcy tej wioski właśnie opiekują się tymi pasożytami kos. Że hodują nowe pokolenie przybyszów, synów. Tak naprawdę nie wiem, czy to są dzieci kos, czy to są właśnie jakieś pasożyty, które z niej wylazły. Wiecie, no nie wiem, czytaliście, czy generalnie wiecie, że ludzie mają 80 czy 75% ludzi ma pasożyty w sobie, więc generalnie prawdopodobnie i ty, i ja, mój słuchaczu, mamy jakieś owsiki, mamy jakieś robale, mamy jakieś inne syfy, które w nas pełzają, które w nas żyją. Nie zdajemy sobie z tego nawet sprawy. Więc nie zdziwiłbym się, że ten stwór z głębi oceanu kos miał w swoich strzewiach też również jakieś pasożyty. I wyglądają one właśnie tak. Nie wydaje mi się, żeby to były jej dzieci kos. Jest to możliwe? Aczkolwiek dla mnie troszkę wątpliwe. Może. Tutaj po raz kolejny użyjemy eliksiru. Tam z tyłu jest jeden z tych takich strażników. Strażników, którzy naparzają nas tymi czaszkami. Ten nieruchomy taki kuzyn tego gaduły, którego spotkaliśmy na początku wioski. Jest otoczony dwoma strażnikami, dwoma laskami, które go pilnują. Także możemy się zaplątać, wdać się w walkę z nimi, zanim do niego dobiegniemy, a w tym czasie te czaszki dobiorą nam się do tyłka. Zadają one dosyć spore obrażenia i możemy tu łatwo zginąć, jeżeli nie będziemy na siebie uważać. Eliksir ułatwi sprawę. Ja przynajmniej nie używałem go, tak jak powiedziałem, przez całą grę. Może raz go chyba użyłem, czy dwa. Nie pamiętam, ale bardzo mało razy go użyłem. Więc to jest dobre miejsce, żeby skorzystać, żeby pyknąć flaszkę i stać się niewidzialnym. Jesteśmy tutaj po pierwsze. Pierwsze, co zróbcie, po zaskoczeniu w dół, przełączcie ten elewar, spuśćcie sobie windę, wjedźcie na górę i otwórzcie sobie skrót. Podziękujecie mi później. Na dole tu czai się kilka niebezpiecznych stworów, które mogą zakończyć wasz żywot dosyć szybko. Jest też tutaj
bardzo, bardzo cenny przedmiot, który podniesiemy. Lada moment. I jak widzicie, jesteśmy tutaj przy latarni. Wszystko się bardzo ze sobą ładnie łączy i zamyka. Ja na chwilę skoczę do snu, a tego wam nie będę pokazywał. I zejdziemy tutaj w dół ponownie. Odwiedzimy tutaj zakątki tej jaskini. Gdyż jesteśmy już przed samym końcem. Tutaj widzicie bardzo sprytnie FromSoft odsyła nas w naszą kierunek, uwagę w prawo, podczas gdy z lewej strony nadchodzi ten, one się nazywają Winter Lantern, bodajże zimowe latarnie chyba, tak się nazywają oficjalnie te stwory. Powodują nas furię, ponieważ mamy, zwróćcie, mamy inside'u prawie 43 mamy. I jak wiecie, albo może nie wiecie, inside zmniejsza naszą odporność na furię. Więc im więcej wiemy, tym łatwiej nam jest oszaleć. Tak to robimy, bo furia generalnie jest to, jak ja to widzę, tak jak odporność naszych zmysłów, nasza, jak łatwo nam jest postradać zmysły, jak szybko nam odbija. Bo ludzkie zmysły, ludzkie pojęcie, psycha nie jest w stanie pojąć tego, ani zrozumieć, co mówią do nas ci wielcy, ci starożytni, tego, co się wokół nas dzieje. I to nas jak gdyby sponiewiera nas, ta wiedza gnębi nas to, a nie jesteśmy w stanie się z tym jak gdyby pogodzić i jakoś to przy tego przeżyć. Generalnie wszystkie nie wiem, czy podania i opowieści, na przykład właśnie z gatunku Lovecrafta, nie wiem, czy czytaliście coś Lovecrafta, bardzo on ładnie opisuje to, co się dzieje z człowiekiem, który stara się właśnie zbadać i pojąć sekrety tych mrocznych tajemnic kosmosu i mroczne zakamarki umysłu, co myśli i co czuje. Nie wiem, czy skojarzyliście te dwa tamte potwory. Może wyglądały się wam znajome? Jeżeli nie, to zaraz wam pokażę, jak do nich trafić od drugiej strony. Tu jest wioska, którą już naturalnie znamy z poprzednich odcinków. Tu jest zejście do studni, do której nie zszedłem celowo właśnie teraz, żeby wam pokazać. I jesteśmy tutaj z tymi dwoma stworami. Możemy je zabić tutaj. Najlepszym sposobem byłoby użycie kości. Ona się nazywa chyba Bone Blade, czyli kość. Kościaste ostrze. Powoduje ona właśnie, że ten przedmiot, że przeciwnicy zaczynają walczyć ze sobą. Kiedy życie tego wielkulda spadnie do połowy, czy do 1/3, ten drugi zaskakuje z sufitu i mamy do czynienia z dwoma. Więc najlepszym sposobem byłoby sprowadzić go do połowy życia, ten drugi zaskakuje, walimy go kością w dupę i zaczynają walczyć ze sobą. Niemniej jednak zwróciłem uwagę na to, że chyba 2 czy 3 filmiki gdzieś znalazłem przypadkowo, które pokazują tą taktykę właśnie, więc ja nie będę się powtarzał. Ja ich zwyczajnie tutaj zatłukę, co nie jest łatwe, powiem wam, walka z nimi, tutaj z dwoma na raz nie jest wcale taka prosta. Trzeba ich rozdzielić tym filarem i zarąbać. Ja to zrobiłem tą moją postacią główną, niestety nie nagrałem tego, nie wiem dlaczego, bo zrobiłem to bardzo ładnie, nie męcząc się z nimi za bardzo. Rozdzieliłem ich, użyłem kości i same się zatukły, ale pomyślałem sobie, że w sumie nawet lepiej, że się nie nagrało, bo pokażę wam jak to zrobić, tak gdyby po barbarzyńsku, zwyczajnie zatuc ich, zaszlachtować, bez finezji, bez żadnych sztuczek, bez żadnych trików, zwyczajnie zakuć, zaźgać. Trochę mi to zajęło, zginąłem parę razy, widzicie, odzyskałem duszę, jakieś marne, ale jesteśmy. Teraz te dwa przedmioty, które tam są, to są te przedmioty, które podnieśliśmy przed chwilą. I tutaj też w studni znajdziemy Rakio, broń, którą miałem, którą wam pokazywałem w poprzednim odcinku. Jest to broń Lady Mary i w opisie dowiemy się, że ta broń pochodzi z linii, z rodziny z Kanehorst, czyli tej wampirzej rodziny. Maria również musiała pochodzić stamtąd i porzuciła ją ona, wrzuciła ona do tej studni, nie chcąc już nic z nią nic do czynienia. Bardzo ciekawe, zarówno historia tej Marii i
to, że porzuciła tutaj tą broń. Także jesteśmy tutaj, tutaj gdzie były te przedmioty i lecimy, lecimy dalej. Nasza dusza po tym zginięciu tutaj gdzieś podniósł, zdaje się, jeden z tych przylatujących tutaj tych stworów. O, chyba jeden z tych. Dokładnie, pola mu się oczy. Odzyskujemy. Odzyskujemy duszę i idziemy tutaj do tego bonusowego etapu. Tego miejsca, tego poziomu. Gdyż nie musimy tutaj wchodzić, nie musimy tutaj tego robić. A nie jednak warto tutaj zajść, ponieważ mamy do czynienia tutaj z możliwością dostania krwawej skały, czyli przedmiotu, który umożliwia nam wbicie naszej broni na plus 10. Oficjalnie jest tylko jeden przedmiot w grze, tylko jedna ta skała w koszmarze Menzies, jeżeli dobrze pamiętam. I teraz DLC oferuje nam drugi przedmiot, więc możemy mieć dwie bronie, które możemy sobie wbić oficjalnie. Teraz po patchu 1.09 możemy kupić też sobie za chyba 60 inside'u w sklepie. Z inside'em możemy sobie kupić też skałę jedną. Za 60 inside'u to jest bardzo dużo, ale możemy sobie kupić innymi środkami i sposobami na dostanie kolejnej skały na plus 10. Krwawej skały jest naturalnie robienie podziemi, kielicha, challenge dungeons, które są upierdliwe, które są przynajmniej przeze mnie znienawidzone, nie lubię podziemi. Rozumiem cel, rozumiem zamysł FromSoft, które chciał zrobić takie podziemia, bardzo fajne, w klimacie troszeczkę Dark Souls. Niemniej jednak to, że są one generowane, to, że są one takie tworzone troszeczkę w locie, powoduje, że są bardzo powtarzalne. Jest wiele bossów, przeciwników, które są zwyczajnie powtarzanych z samej gry. Wolałbym, żeby były one na przykład 3 razy krótsze, a żeby było w nich coś nowego. Wolałbym, żeby się nie powtarzały. Nie wiem, to oczywiście jest moje zdanie. I tutaj właśnie jest wspomniana przeze mnie krwawa skała. Bardzo hojnie z strony FromSoft, że dali nam drugą. Niemniej jednak jest to troszeczkę takie całe to naprawianie tym patchem, że teraz możemy je kupić. Jest to troszeczkę takie zakładanie plastru na ranę, którą nam zadali troszeczkę niepotrzebnie. Naprawiają problem, który tak naprawdę sami zrobili. Dużo bardziej wolałbym, żeby można było farmić te skały, na przykład jakieś trudne przeciwniki, na przykład z tych kolesi z tymi kotwicami. Oni są bardzo trudni do zabicia. I na przykład, nie wiem, żeby były na przykład 1% szansy, że wypadnie z nich ta skała. Wolałbym znacznie coś takiego. Wtedy zwyczajnie trzeba było ich walić do skutku, aż wypadnie. Tak do tej pory zawsze było w Dark Souls. Tak było na przykład w jedynce Dark Souls, było tak z tymi krwawymi, mrocznymi rajfami, tymi upiorami. One wydropiły nam te slaby tytanowe, te sztaby takie. I stąd właśnie można było sobie pofarmić te kamienie. No ale mniejsze. Nie będę tutaj truł wam i maroził. Zbliżam się do końca tego odcinka. Nie zapomnijcie tego kamyczka w szybie tutaj tej windy. Jest odcinek przedostatni tej serii. Nie przegapcie kolejnego ostatniego odcinka DLC, który ukaże się już niedługo, już wkrótce na moim kanale. Zapodajcie oceny, komentarze, jeżeli jakieś macie uwagi. Łapki w górę, w dół, jeżeli trzeba. I wrzućcie subskrypcję, żeby nie przegapić kolejnych odcinków. Do usłyszenia, do zobaczenia.